Nie można być zdrowym bez aktywności fizycznej, co staje się szczególnie ważne w obecnym jesienno-zimowym sezonie koronawirusogrypowym. Powiem krótko, przez regularny wysiłek fizyczny możemy poprawić swoją odporność. A na pewno nie zyskamy tej odporności, chodząc na zakupy do supermarketu czy innego miejsca, gdzie ludzie również się gromadzą. Dlatego w obecnej sytuacji analiza korzyści do ryzyka jednoznacznie wskazuje, że powinniśmy dbać również o naszą kondycję, ponieważ to zwiększa odporność, a cały czas aktualne pozostają najważniejsze przyczyny zgonu w Polsce, którymi są choroby cywilizacyjne, a nie choroby zakaźne. Warto pamiętać o tym, że obiekty sportowe motywują ludzi do aktywności sportowej, a aktywność sportowa to jest zdrowie publiczne. Obiekty sportowe w odpowiednim reżimie sanitarnym nie są ogniskami zakażeń. Jeżeli ten reżim sanitarny jest spełniony, obiekty są otwarte, motywuje to ludzi do większej aktywności fizycznej. Tą zależność dostrzegła Wielka Brytania, która już 2 grudnia w podwyższonym reżimie sanitarnym otwiera swoje obiekty sportowe. Takim badaniem, które jest bardzo przekonujące, ponieważ było przeprowadzone z grupą kontrolną, jest badanie norweskie, przeprowadzone w Oslo. Obserwowano 2 grupy osób. Jedna osoby, które ćwiczyły regularnie w klubach fitness i na siłowniach, a drugie, które z tego typu usług nie korzystały. I co się okazało? Że w grupie ćwiczącej doszło do jednego zakażenia, ale bynajmniej nie w klubie fitness, tylko w pracy. Także to jest bardzo silny argument za tym, że przy przestrzeganiu wymogów sanitarnych korzystanie z klubów fitness, korzystanie z siłowni jest bezpieczne. I w przeciwieństwie do odwiedzania innych miejsc publicznych, jak chociażby supermarkety, tutaj jest korzystne dla naszego zdrowia. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów, kluby fitness, centra fitness i siłownie mogą funkcjonować z bardzo wysokimi ograniczeniami. Między innymi poprzez organizację zajęć sportowych z trenerem. W taki też sposób funkcjonują nasze obiekty, nasze centra fitness. W zorganizowanych zajęciach sportowych w 2-godzinnych blokach. W każdym z bloków przewidziane też jest 15 minut na tak zwaną przerwę sanitarną. W tych 15 minutach następuje wentylacja, wymiana powietrza w obiektach, w których trening z trenerem był realizowany, a także dezynfekcja sprzętu, który był używany w trakcie treningu.